Objętość prostopadłościennego pudełka wynosi 405 jednostek sześciennych, a jego wysokość 9 jednostek. Jeden z boków podstawy jest o 4 jednostki dłuższy od drugiego. Oblicz wymiary pudełka. Zacznijmy może od rysunku, żeby sobie tutaj to uzmysłowić. Więc mamy tak, prostopadłościenne pudełko. No i co? I co my wiemy? Wiemy tak, że wysokość, czyli powiedzmy tu jest wysokość, to jest 9 jednostek. No, w zadaniu nie jest sprecyzowane, jakie to są jednostki. No, nie ma to znaczenia, prawda? To mogą być centymetry, metry, kilometry. No, wtedy objętość jest oczywiście w metrach do kwadratu, przepraszam, w metrach sześciennych, w centymetrach sześciennych lub w kilometrach sześciennych. Czyli tak, wysokość wiemy, że jest 9. No, naszym celem jest obliczenie boków i co wiemy? No, wiemy, że jeden z boków jest o 4 jednostki dłuższy od drugiego, bo z boków podstawy, tak? Czyli może niech x to jest długość krótszego boku podstawy. Czyli powiedzmy, niech ten będzie krótszy. To jest x. No to drugi jest x plus 4, prawda? Wiemy, że drugi jest o 4 jednostki dłuższy od tego krótszego. Czyli x plus 4, 9. Co jeszcze wiemy? No wiemy jeszcze, że objętość, prawda? Czyli objętość, czyli co? Czyli jaki mamy... Objętość prostopadłościanu, no to jest pole podstawy razy wysokość, prawda? Pole podstawy to jest prostokąt, prawda? Czyli objętość to jest x, długość jednego boku, razy długość drugiego boku, razy 9, prawda? To jest objętość pudełka. No, w ten sposób otrzymujemy równanie kwadratowe na x, no i naszym celem jest po prostu rozwiązanie tego równania, pamiętając jeszcze, że x jest oczywiście dodatni. Prawda? Pamiętamy o tym, że x, ponieważ nasze zadanie mówi, że x jest długością boku, czyli x musi być dodatni. No, czyli jeżeli otrzymamy dwa rozwiązania, z których jedno jest dodatnie, drugie ujemne, no to jasne jest, że rozwiązaniem naszego zadania jest liczba dodatnia. Czyli wypiszmy teraz to równanie kwadratowe, tak? Czyli 9, może wszystko po niewiadomą po lewej stronie, 9x razy x plus 4 równa się 405. No, dobrze jest może sobie zobaczyć, czy to się nie da skrócić. 405, prawda, suma cyfr jest 9, czyli 405 dzieli się przez 9. Czyli 405... Podzielimy sobie przez 9. 40 przez 9 to jest ile? 4, prawda? 4 razy 9 to jest 36. I zostaje 45, czyli to jest 5, prawda? I tu mamy. Wobec tego dzielimy obie strony tego równania przez 9. I otrzymujemy równanie x razy x plus 4 równa się 45. Mnożymy x kwadrat plus 4x równa się 45. No, odejmujemy 45 od obu stron, żeby mieć równanie kwadratowe w postaci takiej standardowej, w postaci ogólnej, czyli x kwadrat plus 4x minus 45 równe 0. To jest równanie kwadratowe, które musimy rozwiązać. Więc może zamiast liczyć deltę, spróbujmy sprawdzić, czy nie ma jakichś prostych pierwiastków. Przypomnę, że jeżeli ma
czyli równanie, mamy równanie kwadratowe o całkowitych współczynnikach. Współczynnik przy x kwadrat jest 1, to jego pierwiastki wymierne, o ile istnieją, to są dzielniki wyrazu wolnego. Czyli, no to cztery dzielniki, sprawdźmy najpierw, czy może to równanie ma jakieś proste pierwiastki. Dzielniki 45, no to tak, oczywiście jest plus minus 1. 45 to jest 5 razy 9, czyli 5 razy 3 razy 3. No to całkiem sporo jest tych dzielników. Miejmy nadzieję, że jakoś trafi. Czyli tak, plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, plus minus 9, plus minus 15, no i plus minus 45. Więc tu jest całkiem sporo. No sprawdzamy, tak? X równe plus minus 1. No to widać gołym okiem, że jak się wstawi 1 czy minus 1 tutaj, no to na pewno to nie będzie. Wstawmy może teraz x równe 3. Sprawdźmy x równe 3. Czyli 3 do kwadratu to jest 9 plus 12 minus 45. No to też nie jest 0. X równe minus 3 to jest 9 minus 12 minus 45. To też nie jest 0. X równe 5 spróbujmy. To jest tak, 25 plus 20 minus 45 równe 0. Aha, zgadza się, czyli mamy rozwiązanie, x równe 5 jest rozwiązaniem, czyli mamy jedno rozwiązanie. No ale drugie rozwiązanie to też musi być dzielnik 45, tak? Czyli prawda, iloczyn pierwiastków musi być minus 45. No, przypomnę wzory. Przypomnę tutaj wzory Wieta, których było w pierwszym filmie o rozwiązywaniu metodą rozkładu na czynniki, wzory Wieta, mianowicie suma pierwiastków to jest minus b przez a iloczyn to jest c przez a. Czyli w naszej sytuacji mamy jeden pierwiastek, 5, czyli drugi pierwiastek spełnia równanie 5 razy, nazwijmy drugi pierwiastek x2, równa się c przez a, czyli minus 45, czyli x2 jest równe minus 9. Czyli nasze równanie, udało nam się znaleźć pierwiastki bez liczenia delty, czyli nasze pierwiastki to są x równe 5 lub x równe minus 9, ale prawda, x musi być większe od 0. Prawda? Wobec tego zostaje tylko x równe 5 i boki, czyli boki pudełka to 5. No patrzymy, drugi bok był o 4 większy, czyli 5, 9 i wysokość jest 9. Prawda? Tak, i 5 razy 9 to jest 45. I 45 razy 9 to jest 405 właśnie, prawda? Czyli wszystko się zgadza i to są wymiary naszego pudełka.